nie da się ukryć, że staliśmy pod ścianką i karabin maszynowy naprzeciwko nas. Czyli wyglądało na to, że nas rozstrzelają. Ale weszło dwóch panów gestapowców i mówią do tego władcowca: hal, daj nam tych młodych, nam się zepsuły dwie ciężarówki i ci młodzi nam zapchają te ciężarówki do punktu napraw. I rzeczywiście zabrali nas spod pieścianki. No jak się domyślacie, nikt z nas tam nie wrócił, bo troszkę żeśmy się bali, że może nas odprowadzą, ale oni byli tak zajęci tym naprawą tych, że nas puścili, no i nikt z nas tam nie wrócił pod tą ścianę. To był łódź szczęścia wtedy. Tak. W tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wraz z telewizją History Channel, projektem Bohateron i kanałem Łukasz Kazek History Story nagrywamy ostatnich żyjących świadków, powstańców warszawskich. Nagrania będziecie mogli obejrzeć na kanale History Story, na kanale History Channel i w social mediach projektu Bohateron. Serdecznie zapraszam do tych opowieści z przeszłości.